Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl, gdzie właśnie dziś wystartowały Black Weeks ze zniżkami aż do 70%. Link znajduje się w opisie. SS-man Helmut Kapp był doskonale znany w całym powiecie jędrzejowskim. Ze względu na swoją gorliwość, bardzo szybko awansował, z tłumacza na okrutnego gestapowca. W ciągu 30 miesięcy swojej działalności zastrzelił ponad 400 osób. Reakcja polskiego podziemia nie mogła być inna, a z początkiem 1943 roku wydano na niego wyrok śmierci. Jak wyglądały okoliczności tego zamachu? Zapraszamy na kolejny odcinek. Patronem dzisiejszego odcinka jest pan Radosław Kuśmierz. Helmut Kapp, czy właściwie Konstanty Kapuścik, był Ślązakiem pochodzącym z Kuźni Raciborskiej, który już przed wybuchem wojny zaangażował się w działalność dla niemieckiego wywiadu. Wybuch wojny i początek okupacji stworzyły więc dla niego dogodne warunki do rozwinięcia kariery. Jako Ślązak, Kapuścik biegle posługiwał się językiem polskim oraz niemieckim, co okazało się szczególnie pożądane ze strony okupacyjnej administracji. W 1940 roku przeprowadził się do Jędrzejowa, gdzie otrzymał posadę tłumacza w tutejszym gestapo. Bardzo szybko Kapp uzmysłowił przełożonym, że nadaje się do dużo bardziej odpowiedzialnych zadań, pod którymi kryło się wprowadzanie terroru i masowe egzekucje miejscowej ludności. Jako gestapowiec, Kapuścik, który odtąd posługiwał się personaliami Helmut Kapp, rozpoczął aktywną działalność na podległym terenie. Początkowo polegała ona na rekrutowaniu konfidentów oraz informatorów, a później w oparciu o dostarczane mu przez szpiclów informacje na mordowaniu wszystkich potencjalnych wrogów niemieckiej władzy. W ciągu swojej służby Helmut Kapp przyczynił się do śmierci 87 Polaków i ponad 350 Żydów. Na miejsce egzekucji najczęściej wybierał okolice cmentarza parafialnego Kościoła Świętej Trójcy w Jędrzejowie lub oddalony o zaledwie 2 km od miasta Lasek Łączyński. Działalność Kappa nie stanowiła tajemnicy. On sam zresztą bardzo chętnie przechwalał się popełnionymi zbrodniami. Coraz częściej informacje o nich docierały do lokalnego kierownictwa Armii Krajowej. Reakcja nie mogła być inna. Tak też z początkiem maja 1943 roku komendant obwodu jędrzejowskiego Armii Krajowej Stefan Gondzio, pseudonim Kos, wydał rozkaz likwidacji szkodliwego Ślązaka. Otwartą kwestią pozostawała forma likwidacji zbrodniarza. Początkowo, w obawie przed ewentualnymi represjami, planowano Kappa otruć. Nie było to jednak proste i po kilku nieudanych próbach zaniechano tych działań. Ostatecznie zdecydowano się na starą, sprawdzoną metodę, która polegała na zastrzeleniu gestapowca w najbardziej sprzyjających ku temu okolicznościach, którym oczywiście postanowiono pomóc. W tym celu wykonanie wyroku, a zarazem opracowanie planu akcji, zlecono równolegle dwóm patrolom Armii Krajowej, które miały obserwować przyzwyczajenia Kappa i ustalić jego rytm dnia. Pierwszą grupę stanowił patrol dywersyjny dowodzony przez podporucznika Hieronima Piaseckiego, pseudonim Zola. Pod jego rozkazami znajdowało się 6 żołnierzy. Plutonowy podchorąży Bolesław Dziewięcki, pseudonim Koraban, kapral podchorąży Zdzisław Kajderowicz, pseudonim Ryszard i kapral podchorąży Kazimierz Karkowski Narok, a ponadto Stanisław Ginter, pseudonim Karol i jego brat Zdzisław Grom oraz Witold Staszkiewicz, pseudonim Wituś. Druga grupa składała się z 3-osobowych sekcji likwidacyjnych referatu 2 Komendy Jędrzejowskiego Obwodu Armii Krajowej, do których należeli Bolesław Gałczyński, pseudonim Roch, Zbigniew Grabowski, pseudonim Czarny, Zygmunt Kupski, pseudonim Wisłok, Tadeusz Marczewski, pseudonim Wars i jego brat Zygmunt Marczewski, pseudonim Gruby oraz Władysław Skowronek. Dla obu grup, poza oczywiście weryfikacją Niemca, kluczową kwestią było miejsce, w którym można byłoby go zlikwidować. Poza pewnymi przyzwyczajeniami Ślązaka było to niezwykle trudne. Myślano o miejscach, w których prowadził egzekucję, lecz po kilku próbach odstąpiono od tego pomysłu. Ostatecznie zdecydowano się na przeprowadzenie akcji w mieście, które samo w sobie nie stanowiło jednak łatwego terenu. Jędrzejów, jako siedziba powiatu poszerzonego podczas okupacji dodatkowo o powiat włoszczowski, był gęsto usiany rozmaitymi formacjami niemieckimi.
W centrum Jędrzejowa można było wskazać aż 13 punktów, z których podczas ewentualnej konfrontacji mogli wybiec uzbrojeni Niemcy. Przy samej ulicy 11 listopada znajdowało się ich 9. Była to przede wszystkim siedziba Gestapo, a ponadto poczta, koszary wojskowe, komenda Polnische Polizei, sklep niemiecki, areszt, budynki żandarmerii oraz posterunek Sonderdienstu. Ponadto w bezpośredniej odległości znajdowały się jeszcze restauracja Nur für Deutsche, siedziba Schutzpolizei, siedziba firmy Schellinger oraz poczta polowa. Innymi słowy, każdy strzał mógł przywołać zaalarmowanych Niemców. Mimo wszystko to właśnie w Jędrzejowie, a mówiąc precyzyjnie przy siedzibie Gestapo na ulicy 11 listopada, istniało największe prawdopodobieństwo spotkania i zlikwidowania Helmuta Kappa. Pierwszą poważną próbę likwidacji Helmuta Kappa podjęto 23 maja 1943 roku. Tego dnia w Jędrzejowie panowało duże poruszenie, bowiem Niemcy byli zaabsorbowani przetransportowaniem ciał kilku banszuców, czyli strażników kolejowych do Rzeszy. Strażnicy ci zostali zastrzeleni podczas akcji lokalnego podziemia. Słusznie podejrzewano, że Kapp na pewno będzie w mieście. Na nieszczęście dywersantów kroki gestapowca prowadziły do miejsc, w których przeprowadzenie likwidacji było niemożliwe. Ostatecznie Kapp zawędrował do gospody zlokalizowanej naprzeciwko kościoła Świętej Trójcy. Niestety nie był sam. Razem z nim przybyło wielu innych Niemców, którzy razem z Kappem pili do północy. Fakt ten stanowił z pozoru dogodną okoliczność. Pijanego łatwiej w końcu zaskoczyć, a następnie zastrzelić. Tym samym obiekt był czujnie obserwowany przez patrol podporucznika Zoli. Polscy żołnierze planowali zaatakować Kappa w momencie, gdy ten będzie opuszczał gospodę i kierował się w stronę budynku Gestapo. Niestety, duża ilość towarzyszących mu Niemców uniemożliwiła konfrontację. Niepowodzenie związane z pierwszą próbą nie osłabiło entuzjazmu okowców, którzy przez kolejny tydzień rozpracowywali Kappa. Impulsem dla nowego terminu okazała się informacja przekazana Zoli przez zakonspirowanego pracownika policji kryminalnej, a zarazem szefa akowskiego kontrwywiadu Eugeniusza Adamczyka, pseudonim Wiktor. Następnego dnia Wiktor poinformował Zolę, że Kapp zamierza wyjechać z miasta. Prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa i postanowił przed nim uciec. Natychmiastowa akcja nie była jednak możliwa, więc Zola odwołał ludzi ze stanowisk obserwacyjnych, prawdopodobnie sądząc, że wyrok nie zostanie wykonany w najbliższym czasie. Wszystko zmieniło się nazajutrz, 31 maja, gdy Zola podczas spaceru dostrzegł Kappa, który wraz ze swoim kierowcą o nazwisku Tierling ćwiczyli strzelanie do tarcz. Co istotne, nie mieli żadnej obstawy. Towarzyszyła im jedynie pracownica Urzędu Pracy Erna Meyer. Druga taka okazja mogła się już nie powtórzyć. Zola czym prędzej, a była to mniej więcej godzina 17, udał się do Zdzisława Kajderowicza pseudonim Ryszard, któremu zlecił zwołanie pozostałych w mieście akowców. Nie było ich niestety wielu, ale przeciwnik również nie wydawał się tego dnia wymagający. Do Zoli i Ryszarda dołączył więc Wituś i wszyscy razem wyruszyli do domu rodziny Gitnerów, która pełniła funkcję konspiracyjnej meliny, gdzie magazynowano broń. Zola, Ryszard i Wituś rozpoczęli śledzenie gestapowców, którzy opuścili strzelnicę i udali się na ulicę Kielecką do ogrodu Nobisiewicza. Równolegle Zola zwolnił z akcji dziewczęta, jakby przeczuwając, że od pierwszych strzałów dzielą ich tylko sekundy. Po chwili Kapp z towarzystwem opuścili ogród i skierowali się w stronę rogu ulicy Kieleckiej i rynku Jędrzejowskiego. Dokładnie do cukierni, która była prowadzona przez Volksdeutsche o nazwisku Trapp. Przez chwilę zastanawiano się, czy nie wtargnąć do cukierni, by tam zlikwidować gestapowców. Obawiano się jednak towarzystwa innych Niemców. Postanowiono więc czekać. O godzinie 21.20 Niemcy opuścili cukiernię. Zola zdecydował, że strzały padną przy skrzyżowaniu ulicy 11 listopada z ulicą Prostą, skąd najłatwiej będzie się wycofać. Wyrok na Kappie mieli wykonać Zola i Ryszard, natomiast Wituś otrzymał zadanie związania ogniem Tierlinga. Gdy obie trójki ruszyły w swoim kierunku, Niemcy przeczuli intencje Polaków. Przy ulicy Prostej zatrzymali się i wyciągnęli broń. Kapp zajął beznadziejną, jak się okazało, pozycję na środku ulicy, a Tierling ruszył w kierunku chodnika po przeciwnej stronie ulicy Prostej, celem zamknięcia Polakom drogi wycofania. Zola odpowiedział sygnałem do rozpoczęcia akcji. Polacy wyciągnęli swoje kolty i zaczęli mierzyć w kierunku Niemców. Jeśli chodzi o Kappa, został on trafiony w rękę oraz nogę. Z kolei do Tierlinga podbiegł Zola i przyłożył mu pistolet do piersi. Tierling zrobił to samo, ale Zola był szybszy.
Odgłosy strzelaniny zaalarmowały znajdujących się w pobliskich posterunkach Niemców. Polacy rozpoczęli odwrót, który nastąpił ulicą Bizorencką tuż za kapliczką Świętego Ducha. Następnie skręcono w prawo i skierowano się w stronę stawów w Wolicy, zachowując po drodze szczególną ostrożność, ponieważ Niemcy pobliski teren objęli oświetleniem rakietowym i ostrzałem. Mimo to Polakom udało się bezpiecznie uciec w kierunku Jesionny, gdzie odłączył się od nich Wituś, który skierował się w kierunku Imielna. Zola i Ryszard, robiąc koło wokół Jędrzejowa, przez okolice Łączyna, Skroniowa, Prząsławia i Sudołu, dotarli do leśniczówki o nazwie Gaj, gdzie znaleźli schronienie u państwa karkowskich. W tym samym czasie, około godziny 23, Niemcy przetransportowali Kapa do szpitala powiatowego w Jędrzejowie, gdzie jego operacją zajął się dr Czesław Mazur. Gorliwego gestapowca nie uchroniły od śmierci amputacje ręki i nogi. Za sprawą odniesionych ran i utraty dużej ilości krwi, Helmut Kapp, wel Konstanty Kapuścik, zmarł nad ranem 1 czerwca 1943 roku o godzinie 3.15. Akcja likwidacyjna szkodliwego gestapowca w Jędrzejowie zasługuje na uznanie. Zakończyła się pełnym sukcesem, co niewątpliwie było zasługą bardzo skrupulatnego przygotowywania się do akcji. Wykluczono najbardziej ryzykowne miejsca, uruchomiono również kontakty, które informowały akowców o poczynaniach Kapa. Niewiele brakowało, aby w wyniku dużej przezorności do akcji w ogóle nie doszło. Jednakże, jak to często bywa, w niektórych sytuacjach decyduje szczęście połączone z brawurą, które w tym przypadku bezbłędnie ze sobą zadziałały. Od tego momentu żaden konfident, szpicel ani gestapowiec w Jędrzejowie nie mógł czuć się bezpieczny. Musimy jednak pamiętać, że zamach na Kappa i Tyrlinga, podobnie jak w przypadku innych tego typu akcji, spotkał się z bezpośrednią reakcją Niemców. 9 czerwca 1943 roku przeprowadzili oni liczne aresztowania wśród mieszkańców Jędrzejowa, spośród których 11 zastrzelono w domach, a 35 wywieziono do Kielc, gdzie po brutalnych przesłuchaniach zostali skierowani do obozu Auschwitz. Warto jednak zauważyć, że represje wpisywały się w ogólną politykę Niemców w Jędrzejowie i niewykluczone, że bestialstwo okupantów tak czy inaczej dosięgnęłoby mieszkańców miasta. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Urszulę Babiuch, Ewę Ogrodnik i Justynę Stopińską, a ponadto panów Mateusza Szenderę, Krystiana Dziarka, Tomasza Sadurskiego, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Rudolfa Miczkę, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times, Bad Times, Pawła Łabno i Krzysztofa Piekarskiego. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.